Małgorzata Grabowska-Panek, kierownik zespołu tańca ludowego Mazowia oraz kierownik Akademickiego Centrum Kultury Politechniki Warszawskiej w Polsku i zarazem kandydatka do Rady Miasta w okręgu nr 3. Celem dzisiejszego naszego spotkania jest przedstawienie kandydatów do Rady Miasta Polska ubiegających się o mandat z list Polskiego Stronnictwa Ludowego. Nikt nie dokona prezentacji naszych kandydatów lepiej niż prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL, człowiek, który w ostatnich wyborach samorządowych zdobył ponad 80 tysięcy głosów. Adam Struzik. Zapraszam. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę Państwa, dzisiaj zaprezentujemy Państwu naszą listę kandydatek i kandydatów do Rady Miasta Płocka. Przypomnijmy też naszego kandydata na prezydenta miasta Płocka. Proszę Państwa, ludzie, których za chwilę zaprezentujemy, to płoczanie w różnym wieku, ludzie związani z różnymi środowiskami, z różnymi działalnościami, różną formą pracy. To ludzie zaangażowani społecznie, młodzież, ale też osoby doświadczone, osoby o bogatym dorobku, które przyczynił się do rozwoju naszego miasta. Szanowni Państwo, razem budujemy Płock. To hasło będzie nam towarzyszyło w naszej kampanii wyborczej. Każda gmina, każde miasto, każda miejscowość potrzebuje dobrego zarządzania, potrzebuje dobrej samoorganizacji, potrzebuje dobrego samorządu. Dobry samorząd jest podstawą sukcesu. To okazało się zwłaszcza w procesie polskich reform. Gdyby 25 lat temu jednej z pierwszych decyzji nie było odrodzenie polskiego samorządu, a 15 lat temu wprowadzenie drugiej kategorii, czyli powiatów i województw, nie mielibyśmy polskiego sukcesu. Myślę, że sukces Płocka też zależy od mądrych władz samorządowych. Szanowni Państwo, tak jak powiedziałem, w czterech okręgach wystawimy pełne listy ludzi, którzy swoim życiem, swoim dorobkiem udowodnili, że pracując na rzecz innego człowieka, biorąc przede wszystkim i mając na uwadze dobro innych ludzi, przyczyniają się do rozwoju małych swoich społeczności. Wśród nas są przedstawiciele Rad Osiedli. W ostatnich wyborach do Rad Osiedli uzyskaliśmy bardzo dobry wynik. Również ludzie młodzi zaangażowali się w tych wyborach, dzięki czemu w wielu radach osiedlowych zasiadają dziś przedstawiciele Forum Młodych Ludowców. Szanowni Państwo, w ten sposób rozpoczynamy drogę do 16 listopada. Tego dnia płoczanie wybiorą nowe władze, nowych radnych. Wybiorą też prezydenta miasta Płocka. Przypomnę, naszym kandydatem na tę funkcję jest pan Piotr Zgorzelski, poseł Rzeczpospolitej Polskiej, przewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Muszę powiedzieć, że od długiego czasu wspólnie prowadzimy walkę z tym bardzo niesłusznym, niesprawiedliwym podatkiem, jakim jest obarczane i województwo mazowieckie, ale też miasto Płock, z popularnie zwanym Janosikowym. Myślę, że tę walkę wygramy. Zaoszczędzone środki chcemy przeznaczyć na rozwój ważnych celów społecznych i rozwiązywanie poważnych problemów społecznych. W Płocku takim problemem są mieszkania komunalne. Chcielibyśmy pieniądze zaoszczędzone na Janosikowym przeznaczyć na budownictwo komunalne i na nowe mieszkania dla potrzebujących. Szanowni Państwo, właściwie mamy takich 8 głównych punktów naszego programu, ale przedstawią to już nasi kandydaci, kandydatki. Jako pierwsze poproszę liderkę okręgu nr 1, panią Anielę Niedzielak, dotychczasową jedyną radną Polskiego Stronnictwa Ludowego w Radzie Miasta. Koleżanko Anielu, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo, panie marszałku. Ja myślę, że już pan dużo powiedział. Ja o sobie już powiem tylko tyle. Skorzystając z tego miejsca, chciałam państwu bardzo serdecznie wszystkim podziękować za zaufanie, jakim mnie obdarzyliście podczas ostatnich wyborów. Jestem zobowiązana również poinformować państwa, że jako jedyna wśród 25 radnych oddałam stanowisko pracy za mandat i przez 4 lata służyłam ludziom z naszego miasta Płocka swoją wiedzą i doświadczeniem, ponieważ taką wiedzę i doświadczenie zdobyłam przez 20 lat pracując w samorządzie naszym, w pracy w Urzędzie Miasta Płocka, jak również przez 20 lat w radach mieszkańców osiedla. Proszę państwa, startując, niewiele obiecałam państwu, tylko to, że będę pilnowała, żeby środki publiczne poszły na cele słuszne, satysfakcjonujące nas wszystkich. Tego pilnowałam, proszę państwa, i myślę, że w dużym stopniu udało się to zrealizować, ponieważ między innymi powstały rady mieszkańców osiedla we wszystkich osiedlach, 21 osiedlach, a wcześniej było tylko w 9. Proszę państwa, powstały również place zabaw na osiedlach. A wiecie państwo, dla dzieci, wiecie państwo, że było tego już bardzo mało. Powstały również ścieżki rowerowe, one były wcześniej, ale dużo więcej jest w tej chwili. Orliki dla młodzieży, dla dorosłych i również jako właściwie pierwsza poruszałam temat, żeby powstały siłownie na świeżym powietrzu. I to, proszę państwa, zostało osiągnięte. Te cele zostały osiągnięte. Teraz w rozmowach z ludźmi widzę następne potrzeby, jakie mi zgłaszają. To są potrzeby, które należy na te potrzeby należy zwrócić uwagę w tych nadchodzących wyborach. To jest, proszę państwa, zdrowie nas wszystkich i praca dla ludzi, ponieważ ponad 13% istnieje bezrobocie w Płocku. I to trzeba więcej uwagi na to wszystko poświęcić. Jeżeli państwa zaufanie zdobędę, tego będę również pilnowała. To tak króciutko o sobie, a teraz chciałam jeszcze przedstawić cały swój zespół, bo nie tylko ja jedna pracuję na wyniki. Startuję teraz również w okręgu wyborczym numer 1 i pozwolę sobie odczytać osoby, które ze mną będą współpracowały w najbliższych wyborach. I tak, na pozycji numer 1, to już tak jak marszałek przedstawił, jestem ja, Aniela Niedzielak. Następnie są Małgorzata Struzik, Małgorzata Bombalicka, Elżbieta Podwójci-Wiechecka, Jolanta Górecka, Konrad Guzanek, Hilary Januszczyk, Józef Czurko, Michał Drozdowski, Piotr Dyśkiewicz, Dagmara Kobla i Dariusz Jakubowski. To są kandydaci z mojego okręgu. Poproszę jako pierwszą osobę panią Małgorzatę Struzik, żeby troszeczkę powiedziała o sobie. Szanowni państwo, drodzy wyborcy, kandyduję z listy numer 1. Jestem z zawodu nauczycielem, aktualnie pracuję w Starostwie Powiatowym w Płocku na funkcji dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych. Na równi z pracą zawodową cenię sobie pracę społeczną. Pełnię funkcję wiceprezesa Krajowego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Pomoc Dzieciom. Zależy mi na tym, aby w tym mieście osoby niepełnosprawne miały godne życie i to czynię przez wiele lat.
Jestem również przewodniczącą zarządu osiedla Zielony Jar. W tej materii zainicjowałam realizację projektu inwestycyjnego pod nazwą Zagospodarowanie terenu zielonego między ulicami Monte Cassino i Armii Krajowej na terenie osiedla Zielony Jar. Zadanie to zostało wpisane do projektu budżetu miasta Płocka na 2014 rok, aktualnie jest w fazie realizacji. Będzie to piękny kompleks zarówno dla mieszkańców osiedla Zielony Jar, jak i osiedli ościennych, w którym będzie znajdowało się m.in. boisko wielofunkcyjne, plac sprawnościowy do ćwiczeń, plac zabaw dla dzieci i wiele innych atrakcji dla naszych mieszkańców. Zależy mi na tym, aby aktywizować mieszkańców naszych osiedli poprzez m.in. współpracę z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze edukacji, kultury, spraw społecznych. I myślę, że uda się zaktywizować również te stowarzyszenia, które działają przy parafiach oraz klubach seniora funkcjonujących przy spółdzielniach mieszkaniowych. Aktywizacja społeczeństwa to nie tylko mój cel wyborczy, ale również praca na rzecz poprawy ochrony środowiska w naszym mieście. Koncentruję się tutaj na razie na osiedlu Imielnica i Zielony Jar. Zależy mi na tym, aby do planu ochrony środowiska, do budżetu miasta Płocka wprowadzić zadanie pod nazwą ekrany akustyczne przy ulicy Wyszogrodzkiej. Poprawi to z pewnością komfort życia naszych mieszkańców. Całe moje życie zawodowe związane jest z edukacją i kulturą. Wobec powyższego z pewnością na tę sferę życia będę kładła wielki nacisk. Również w pracy zawodowej, 30 lat pracy zawodowej było związane właśnie z tym tematem. Mam nadzieję, że będę miała Państwa zaufanie i będę mogła pełnić funkcję radnej miasta Płocka. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A teraz jeszcze poproszę o zabranie głosu panią Małgorzatę Bombalicką.